Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście temat mojego wystąpienia będzie przedstawiał te związki cyberprzestępczości z przestępczością zorganizowaną, a ja bardzo często podkreślam, że tak naprawdę jest to dobrze zorganizowana przestępczość, w odróżnieniu od tej przestępczości zorganizowanej, o której bardzo często słyszymy w mediach. Jako pewnie taki wstęp do tego można by przytoczyć słowa sprzed kilku lat szefa Interpolu, który powiedział, że cyberprzestępczość oraz przestępczość związana z naruszeniem praw autorskich, własności intelektualnej w internecie przynosi większe zyski niż handel narkotykami. Jakie konsekwencje są tego? Każdy w miarę rozsądnie myślący przestępca stwierdzi, że lepiej migrować do tej dziedziny, narażając się na znacznie mniejszą szansę bycia złapanym. Dodatkowo kary są stosunkowo niskie w porównaniu z handlem narkotykami, niż handlować tymi narkotykami. Ale spróbujmy zastanowić się nad tym, tak naprawdę, jak wygląda ta cyberprzestępczość, jak wygląda przestępczość zorganizowana. W zeszłym wieku, w 1989 roku, Rada Europy wydała taką rekomendację Rady Europy dotyczącej przestępczości komputerowej. I tam orzekła, że przestępstwem komputerowym będzie oszustwo komputerowe, fałszerstwo komputerowe, przestępstwem będzie niszczenie danych, włamanie się na czyjś serwer, ale również tam było zapisane, że kradzież topografii półprzewodnika to też będzie przestępczość komputerowa. Wówczas trudno było mówić o przestępczości zorganizowanej w kontekście cyberprzestępczości. W tych latach pewnie część starsza, czyli ta z mojego rocznika, na tych zdjęciach rozpozna niektóre osoby. Po lewej stronie Kevin Paulsen, który zasłynął tym, że wygrał Porsche dla 102 osoby, która w telekonkursie wdzwoni się do radia, które zaoferowało to Porsche. No i oczywiście on był 102 osobą, ale był również 100, 101, 102, 103, także on zadbał o to, żeby to on wygrał. Nawet już tutaj nie wspominam o tych starszych jeszcze cyberprzestępcach, którzy funkcjonowali, ale to już sobie odpuścimy. Natomiast przez długie lata potem cyberprzestępstwa i personifikacja tych cyberprzestępstw dotyczyła Kevina Mitnicka, który sam twierdził, że nie jest tym hakerem, że on tak naprawdę jest socjotechnikiem, czyli znowu mieliśmy cyberprzestępczość, ale sprowadzono nie do części technicznej, tylko sprowadzono do części socjotechnicznej. Zresztą dzisiaj na pierwszym wystąpieniu prelegent z Finlandii też wspominał o tym, że jednak to człowiek tutaj jest tym dominującym ogniwem i w jedną i w drugą stronę. To jego umiejętności, ale jego podatność również działa. Z drugiej strony za hakera uważani byli ci panowie po prawej stronie, czyli ten, który złapał Mitnicka, czy wskazał, że to on jest sprawcą pewnych zachowań, czyli Shimomura oraz Linus Torvalds, który też uważał siebie za hakera. Istniały RFC, które określały zasady etyki hakerskiej, co oznacza to słowo hacking, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy, kiedy my myślimy o hakerze, to nigdy nie myślimy o jego etyce. Myślimy o tym, co on zrobi i w jaki sposób wykorzysta swoje działanie. W XXI wieku cyberprzestępczość jest kojarzona już bardzo jednoznacznie. W 2001 roku powstała Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, która wydzieliła przestępstwa należące do tej kategorii, do czterech kategorii. Pierwsze to są te przestępstwa, które tak naprawdę my traktujemy jako przestępstwa komputerowe czy cyberprzestępstwa odnoszące się do poufności, integralności, dostępności danych, dostępności systemów. Z drugiej strony przestępstwa, które kiedyś dokonywano i dalej się dokonuje, klasyczne, ale z wykorzystaniem komputera są dużo skuteczniejsze, czyli przestępstwa fałszerstwa, oszustwa komputerowego. Jeżeli Państwo się zastanowicie, jak ewaluowała cyberprzestępczość w Polsce, to część znowu będzie pamiętała, że kilkanaście lat temu synonimem przestępstwa komputerowego była ta czwarta kategoria, przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i piractwo. To wszyscy uważali, że to jest piractwo. Pan kiwa głową, że nie, ale ja pamiętam nawet rozgłośnię radiową, harcerską rozgłośnię radiową, która
puszczała w eter programy, które nagrywało się na kasetę. W chwili obecnej, jeżeli mówi się o przestępczości komputerowej, to bardzo często utożsamia się ją z oszustwami na aukcjach internetowych. Czyli co parę lat to się zmienia. W międzyczasie jest jeszcze ta trzecia kategoria. Przestępstwa związane z kontentem, ale konwencja ograniczyła kontent, który jest nielegalny, do pornografii dziecięcej i to pornografii, która jest troszkę szerzej rozumiana niż tylko pornografia z wykorzystaniem fizycznej osoby, bo to również ta pornografia dziecięca, ale wirtualna, gdzie osoba udaje dziecko albo jest ucharakteryzowana na dziecko. Z drugiej strony, jakbyśmy spojrzeli na tą cyberprzestępczość, to cyberprzestępczość może być rozumiana w takich dwóch ujęciach. W ujęciu wertykalnym, i to ujęcie wertykalne będzie dotyczyło tych przestępstw, które tak naprawdę powstają dzięki temu, że mamy technologie teleinformatyczne rozwinięte, użytkowane we wszystkich dziedzinach, ale tak naprawdę te przestępstwa nie mogą być dokonane poza tym środowiskiem. Znowu, w kontekście tej konferencji, to jest ta cyberprzestępczość właściwa, o której mówimy. Oprócz tego jest drugie ujęcie, horyzontalne, które mówi, że technologie teleinformatyczne wykorzystywane są w zasadzie w chwili obecnej do wszystkich, do popełniania wszystkich przestępstw. I począwszy od prania pieniędzy, począwszy od zwykłych oszustw, bo oszustwa na Allegro trudno nazwać oszustwami komputerowymi. Tak naprawdę od początku do końca jest oszukiwany człowiek, ale wykorzystany jest internet, wykorzystane są narzędzia informatyczne, wykorzystane są urządzenia teleinformatyczne, więc warto traktować to również jako tą cyberprzestępczość. Spoglądając na te ujęcie horyzontalne, widzimy, że tutaj mamy bardzo wiele takich działań, którymi zainteresowane są zorganizowane grupy przestępcze, bo pranie brudnych pieniędzy, kradzież tożsamości, czy działania o charakterze terrorystycznym, jak najbardziej nawet tego terroru kryminalnego tak zwanego, leżą w zainteresowaniu grup zorganizowanych. Co to są te grupy zorganizowane, czy przestępczość zorganizowana? Jeżeli sięgnie się do dokumentów europejskich, które mówią o przestępczości zorganizowanej, to przestępczość zorganizowana to jest taka, która spośród tych 11 działań prezentuje co najmniej 4 zachowania. Czyli na przykład współpraca więcej niż 2 osób musi nastąpić. Powinna nastąpić. Współpraca przez oznaczony lub nieokreślony czas, ale z zamiarem kontynuowania tej współpracy. Skierowanie na uzyskanie zysków, władzy, popełnienie pewnych przestępstw. Wygląda, że jest to naturalne. Ale jeżeli spojrzymy sobie na przykład na działanie, które mówi o tym, że będzie wykorzystywany jakiś nacisk, będzie wykorzystywany przymus w działaniu, to czasami my tego nie kojarzymy zupełnie sobie z cyberprzestępczością, bo no to jest jakby rzecz bezosobowa. Mogę Państwu wspomnieć tylko, że 2 lata temu został zatrzymany w Warszawie chłopak, który produkował karty płatnicze, fałszywe karty płatnicze i kiedy został zatrzymany przez policję, to był bardzo szczęśliwy. Dlaczego był szczęśliwy? Ponieważ po pierwszym roku, kiedy robił na własne konto te karty, po roku zwróciła się do niego grupa przestępcza z propozycją, że on musi zapłacić karę, że na ich terenie on produkuje fałszywe karty, zarabia duże pieniądze, a nie zapłacił im podatku, tak naprawdę podatku. Przez następny rok produkował już tylko karty na potrzeby tych grup, tej grupy jednej przestępczej. W międzyczasie wpadł na bardzo dobry pomysł, że poszukał kontaktu z inną grupą przestępczą i poprosił, żeby chroniła go przed tamtą grupą. No i potem musiał produkować i dla jednej grupy, i dla drugiej grupy. Co więcej, musiał zorganizować całą siatkę, która oprócz tego, że wyprodukował karty, to jeszcze pozyskiwała towary, spieniężała te towary, załatwiała paserów i on był za to wszystko odpowiedzialny i nie wyrabiał się, żeby dla siebie cokolwiek zostało, bo musiał tym grupom, obydwu grupom przestępczym wypłacać się. Takie sieci grup cyberprzestępczych w chwili obecnej mają pewne
takie regularne powiązania. Ci cyberprzestępcy działają w takich funkcjonalnych zależnościach, które można mniej więcej scharakteryzować w takich trzech poziomach. Gdzieś jest ktoś, kto zarządza całą działalnością. Ten strateg, który wymyśla przestępstwa, wymyśla, w jaki sposób je realizować. Najczęściej on w ogóle nie uczestniczy w tych przestępstwach. On dba tylko o to, żeby pieniądze spływały do jego kieszeni i nic więcej nie robi. Do zarządzania bezpośrednio tą grupą jest wyznaczony człowiek, który potrafi już technicznie powiedzieć, czy wszystko przebiega poprawnie, czy nie. Potrafi powiedzieć, jakie narzędzia są potrzebne, jaka wiedza jest potrzebna, jakie osoby są potrzebne. No i na samym dole są ci, o których my tutaj mówimy, że to jest ta podstawowa gałąź, że oni tak naprawdę decydują o tym, jak wygląda to przestępstwo. Oni dokonują kradzieży tożsamości, oni pozyskują informacje, oni dokonują przejęcia czyjegoś konta, przelewów. Tak naprawdę ta struktura może wyglądać bardzo różnie, ale teraz dwa slajdy poświęcę na omówienie prawdziwego przypadku, który wskazuje, jak faktycznie funkcjonuje niekiedy ta przestępczość zorganizowana. Ten przypadek, o którym będę mówił, będzie dotyczył phishingu, który miał miejsce w Polsce i tak naprawdę w tym przypadku uczestniczyły dwie grupy przestępcze. Pierwsza grupa przestępcza oczywiście tworzyła sobie strony phishingowe, na które miał wejść potencjalny klient, potencjalna ofiara. Żeby można było taką stronę phishingową postawić, to w zasadzie trzeba wydzierżawić gdzieś serwer. Dodatkowo potrzebny jest serwer sterujący, na który będą również spływały informacje z tej strony, bo nie chcemy tych informacji bezpośrednio mieć na swojego e-maila, który by nas w miarę identyfikował. Żeby serwery były w miarę bezpieczne, to znaczy nie wskazywały, kto jest sprawcą, do ISP wpływał e-mail od organizatora, że chce wydzierżawić serwery, a płatność była realizowana poprzez płatności WebMoney, czyli tak naprawdę za pomocą adresu e-mail. To była jedyna rzecz, która identyfikowała tego, kto płacił za te serwery. W gruncie rzeczy ten rezydent, który tutaj jest opisany, który wynajmował miejsca na serwerach, fizycznie znajdował się w Petersburgu. Nie znajdował się w Polsce, fizycznie znajdował się cały czas w Petersburgu, korzystał z różnych e-maili, w różnych okresach płatności, chociaż cały czas ta sama domena, cały czas te same zasoby. Żeby można było przekierować ofiary na stronę phishingową, żeby nie liczyć tylko na łód szczęścia, że ktoś tam wejdzie, zatrudniono grupę autorów malware'u, którzy mieli opracować malware i zająć się dystrybucją tego malware'u. No i w przypadku tej grupy przestępczej, to co jest ciekawe, to autorami malware'u, powiedziałem wcześniej, że rezydentem, który wynajmował serwery, był Rosjanin z Petersburga. Kto mógł pisać malware? Jak sądzicie państwo? No wydawać by się mogło, że też Rosjanie są dobrzy, ale okazało się, że nie. Marokańczyk i Turcy. Marokańczyk i Turcy pisali malware w języku polskim. W języku polskim wszystkie informacje, które były niezbędne, były przekazywane. Następnie ofiary były poprzez serwery, zarażone serwery proxy, poprzez domeny, poprzez strony webowe, byli przekierowywani na serwer phishingowy. Oprócz tego malware'u, który był użyty, rozsyłano również masowo spam i to również byli najemnicy. To były osoby, które miały jedyny kontakt z tym organizatorem poprzez maila. Mail i konto, na które wpłacano, również przez WebMoney, były wpłacane pieniądze i dla autorów malware'u, i dla tych, którzy organizowali kampanie spamowe nakłaniające do tego, żeby wejść na strony phishingowe. Dane ze stron phishingowych były gromadzone i były dwie wersje wykorzystania tych danych. Pierwsza wersja to była taka, że
dane były od razu wykorzystywane przez grupę pierwszą, przestępczą, do opłaty, do potrącenia własnych kosztów i zapłacenia dla autorów malware'u czy kampanii spamowych, ale również dane po weryfikacji, po sprawdzeniu, że są poprawne, były przekazywane do drugiej grupy, odsprzedawane były dla drugiej grupy. Druga grupa z pierwszą łączyła się tak naprawdę tylko poprzez jedną osobę, poprzez menedżera drugiej grupy, który kontaktował się z menedżerem pierwszej grupy. Menedżer finansowy w drugiej grupie spełniał, rozjeżdża się troszkę obrazek, spełniał funkcję takiej osoby, która tak naprawdę była główną osobą wiedzącą, gdzie są pieniądze i jak długo pieniądze muszą pokrążyć poprzez różnego rodzaju przelewy, żeby zatrzeć źródło pochodzenia tych pieniędzy. Pieniądze były wykorzystywane, czy pozyskane informacje były wykorzystywane w ten sposób, że w bankach polskich tak naprawdę menedżer finansowy logował się, dokonywał transferów pieniędzy na wskazane przez siebie konta. Natomiast w bankach, które były atakowane na Zachodzie, okazało się, że skuteczniejsza była inna forma, czyli forma poprzez połączenia telefoniczne, poprzez normalny kontakt z bankiem i zlecenie dokonania przelewu. Wszystkie przelewy były transferowane na konta praczy, którzy zostali zwerbowani przez menedżera finansowego. Jak byli werbowani ci pracze? W zasadzie większość z nich była werbowana poprzez spam rozsyłany. Państwo znacie ten spam dobrze. Oferta krótkiej pracy, 2 do 3 godzin w tygodniu. Do tego jest prowizja 7 do 10% pobierana od razu przy przelewie, ale również pracze byli werbowani na stronie Monster.com. Kiedy zawsze mówię o Monster.com, to wszyscy kojarzą z Joe Monster, ale to nie jest Joe Monster, tylko to jest witryna, która oferuje pracę i to rzeczywiście dla ludzi, którzy poszukują pracy, bardzo dobre miejsce do pracy. Pracze dostawali na swoje konto pieniądze i dostawali zazwyczaj albo SMS-a, albo telefon, że pieniądze już powinny wpłynąć, ty masz teraz chwilkę czasu, masz natychmiast przelać te pieniądze. Warto tutaj zwrócić uwagę, że kiedy kampanie spamowe były realizowane, to pracze byli też dobierani dosyć specyficznie, bo przelew, który był robiony z banku jednego na konto pracza, to był dobierany taki pracz, żeby to konto było w tym samym banku. Wówczas przelew szedł natychmiastowo, czyli tak naprawdę nic nie dawało wstrzymanie tego przelewu za pół godziny, bo przelew już poszedł, a pracz miał za zadanie pieniądze, które przyszły, pobrać i natychmiast przekazać dalej. Przede wszystkim na Western Union. Na Western Union, gdzie pieniądze były odbierane w różnych placówkach, w większości na Ukrainie. Co ciekawe, w chwili obecnej ten proceder jest ciągle stosowany, natomiast wstrzymane zostało jakby nasilenie tego procederu z tego względu, że główne placówki wykorzystywane przez przestępców to były placówki leżące w okolicach Doniecka i Charkowa. Więc w chwili obecnej naturalnie Western Union ma mniej kłopotów z tymi przelewami. Pieniądze, które lądowały na e-goldzie, na MoneyGram, Western Union z powrotem wracały do menedżera finansowego, który albo jeszcze raz je puszczał, albo pobierał na własne cele i korzystał z nich według własnego w zasadzie udziału. Jeżeli byśmy spojrzeli na te dwie grupy przestępcze, to znowu tak jak poprzednio, kiedy mówiłem o tej takiej sieci powiązań funkcjonalnych, to możemy znaleźć również, że ta sieć powiązań funkcjonalnych również odpowiada jakiejś specyfice zadań osób, które są zamieszane w te działania. Na samym dole będą te osoby, które tak naprawdę są wykonawcami, które wpadają. To przede wszystkim ci pracze pieniędzy,
na nich najłatwiej trafić, bo na ich konta pieniądze lądowały. Co ciekawe, jeżeli przychodził mail spamowy, to często przychodził, że oferuję panu, pani pracę. Ja chcę podpisać umowę i niektóre osoby podpisywały umowę, a nawet znany jest taki przypadek w Polsce, że osoba zarejestrowała działalność gospodarczą na dokonywanie przelewów finansowych. Po zatrzymaniu pierwszy raz przez policję i stwierdzeniu, że nie wiedziała o tym, że uczestniczy w popełnieniu przestępstwa, ta osoba po kilku miesiącach powtórnie została zatrzymana znowu za pranie pieniędzy. Za drugim razem już wiedziała, ale ciągle kontaktowała się z przestępcami, którzy wykorzystywali ją do prania pieniędzy. Tutaj również znajdują się ci, którzy pobierają, odbierają kupowane nielegalnie towary, którzy wybierają pieniądze w bankomatach. Oni są pierwszymi, którzy, na których natrafia policja i którzy są zatrzymywani. Na środku są gdzieś ci, którzy są tak naprawdę osobami, które mogą mieć jakiś poziom wiedzy, poziom umiejętności, albo są przynajmniej przystosowane do tego posiadania umiejętności niezbędnych do dokonywania przestępstwa, ale dopiero poza nimi jest bardzo wąska grupka specjalistów, którzy to potrafią. Jeżeli państwo byście poruszali się gdzieś po torze i pochodzili sobie troszkę po forach, to zobaczycie państwo dosyć taką specyficzną sytuację, która prawdopodobnie was zawsze też śmieszy. Mówicie, no co to za dzieciaki, co oni tu opowiadają za bzdury, przecież to jest prawie, no, nierealne, niemożliwe, ale okazuje się, że te osoby mówią prawdę, one tak się zachowują. To, że my twierdzimy bardzo często, że coś jest niemożliwe, tego nie należy traktować poważnie, tego się nie da zrobić, to nie oznacza, że nie jest możliwe w internecie. Jako przykład podam taką sytuację na torze, kiedy człowiek pyta się, czy mogę wymusić okup za porwanie dziecka w bitcoinach. Takie pytanie śmieszne, odpowiedź oczywiście, że możesz, tylko że od razu zwróć uwagę, że mają 2 godziny na nauczenie się, jak się płaci bitcoinami, albo niech przystąpią do spłodzenia nowego dziecka, bo będziesz egzekwował to, że oni muszą zapłacić. Jeżeli się przeczyta coś takiego, no to no, gimnazjalista to napisał, ale jeżeli zacznie się analizować, jakiego rodzaju rady udzielała ta osoba wcześniej, to nagle się okazuje, że ona ma niesamowitą wiedzę nie tylko z zakresu porwań i bitcoinów, ale również z innych zakresów technicznych i ta osoba jest osobą wiarygodną, która prowadzi serwis escrow w torze, czyli tak naprawdę jest tą trzecią zaufaną stroną dla przestępców, która fantastycznie współpracuje z nimi, a mowa o tym, że 2 godziny na naukę płatności bitcoinem wystarczą, no to jest jego zdanie, które on traktuje bardzo poważnie. No i na najwyższym stopniu mamy tych, którzy tak naprawdę czerpią pieniądze z tego, co spływa i praktycznie są, mogę powiedzieć, że prawie nienamierzalni. Prawie nienamierzalni, dlatego że oni unikają jakiegokolwiek kontaktu, oni tylko wydają pewne polecenia, można prawdopodobnie w jakiś ograniczony sposób dotrzeć do nich poprzez pieniądze, które lądują. Ale znowu, ten przykład, o którym ja mówiłem, ten przykład był analizowany również przez Interpol i stwierdzono dosyć dziwne przepływy pieniężne wynikające z tego phishingu, bo pieniądze lądowały na Bliskim Wschodzie, a potem z powrotem wracały do Rosji. Czyli tak naprawdę z Rosji i Ukrainy, kiedy zostały pobrane, lądowały na Bliskim Wschodzie, a potem z powrotem wracały. Tak naprawdę, jeżeli byśmy się zastanowili i pomyśleli o tym, o czym przed chwilką mówiłem, to na pewno można się zgodzić z tymi słowami, które znalazły się tutaj na ekranie. To w tegorocznym raporcie Juniper Networks powiedziano, że w przeszłości 80% hakerów
działało samodzielnie, niezależnie, na własną rękę. To byli ci czasami hakerzy, którzy wydawało im się, że są w białym kapeluszu, którzy nie naruszają prawa, którzy starają się działać w miarę uczciwie. W chwili obecnej proporcja ta jest odwrócona. Tak naprawdę większość tych osób nie działa już niezależnie, nie jest niekiedy w stanie działać niezależnie, musi współpracować w grupie zorganizowanej, co najczęściej prowadzi do tego, że jest zależna od kogoś, kto nimi zarządza, steruje. Jeżeli byśmy jeszcze raz wrócili do tych pierwszych slajdów, kiedy mówiłem o tym horyzontalnym i wertykalnym podziale na cyberprzestępczość, to zobaczcie Państwo, że narzędzia teleinformatyczne tak naprawdę zawsze będą nam służyły jako narzędzie do prowadzenia białego wywiadu, do rozpoznania, narzędzie do komunikacji, narzędzie czasami do pozyskania nowych członków, będą również nam służyły jako platforma biznesowa, bo przecież czasami przestępcy nie tylko wykorzystują, ale podnajmują swoje usługi. Oni nie dokonują działań tylko dla siebie, tylko robią to dla innych osób, ale w internecie tak naprawdę znajdziemy całą gamę działań, które odnoszą się do tej części horyzontalnej i dotyczą handlu narkotykami. Czy Silk Road zniknął? Został zamknięty, ale próżni nie ma. Inne portale przejęły jego działalność. Handel dokumentami, handel kontami, tożsamością, i to wcale nie musi być w torze, nie musi być w tym podziemnym internecie. Wystarczy poszukać sobie książek, które mówią o tym, jak być anonimowym przy handlu, i to jest w otwartym internecie dostępne. To samo dotyczy oszustw dotyczących naliczonego podatku VAT, sprzedaż, handel w internecie, generowanie faktur jest typowym działaniem. To, że te działania nie są realizowane przez pojedynczych cyberprzestępców, to w zasadzie może o tym świadczyć taka galeria, którą też powoli chciałbym kończyć. Zacząłem od galerii tych pojedynczych przestępców, a tutaj teraz popatrzmy, u góry mamy cztery twarze chińskie, jednostki wojskowej Chińskiej Armii Ludowej o numerze 61398. Według raportu firmy Mandiant jest to jednostka, która odpowiada za tą cyberprzestępczość państwową zorganizowaną przez Chiny, za większość ataków prowadzonych z Chin, szpiegowskich ataków przejmowania tajemnic handlowych. Ale również na dole, jeżeli spojrzymy na nazwiska tych osób poszukiwanych przez FBI, każda z nich jest poszukiwana dlatego, że spowodowała straty powyżej setek milionów dolarów. Każda z tych osób tworzyła siatkę, grupę przestępczą, która przy pomocy kradzieży tożsamości, kradzieży danych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji funkcjonowała w internecie od kilku lat, nie wiadomo gdzie są, nie wiadomo gdzie środki, które te osoby pozyskały, są zainwestowane, są dostępne. Na koniec chciałbym Państwu tylko powiedzieć, że no w zasadzie taka może kryptoreklama, ale część z tych danych, które przytaczałem, była uzyskana w wyniku funkcjonowania takiego programu ramowego, siódmego programu ramowego Unii Europejskiej, projekt Camino, który ma za zadanie przeanalizować to, co się dzieje, jakie są w chwili obecnej działania podejmowane przez cyberprzestępczość, jakie są zagrożenia i zaproponować działania na przyszłość, które powinny chronić przed skutkami tych działań i próbować niwelować te środki. Dlaczego Państwu wyświetlam ten slajd? Dlatego, że lider tego projektu, polska firma ITTI, poprosiła, żeby przedstawić ofertę przystąpienia do konsorcjum jako eksperci. Czyli możecie Państwo się skontaktować albo ze mną, albo z firmą ITTI
i zaoferować swoją współpracę. Tak naprawdę w wielu przypadkach współpraca ta ekspercka jedynie jest w stanie zdiagnozować właściwie to, co się dzieje. My jesteśmy odbiorcą najczęściej wieści medialnych, które docierają do nas po mniejszym lub większym przerobieniu. Natomiast ci, tak jak Państwo, te osoby, ci eksperci, którzy są na dole, którzy pracują przy tych działaniach, myślę, że mogą bardzo wartościowy wkład wnieść do tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za naświetlenie tego problemu, na pokazanie, w jaki sposób wyglądają struktury grup przestępczych. Proszę Państwa, mamy całkiem sporo czasu na zadawanie pytań. Zapraszam. Proszę tu. Ja się chciałem zapytać, jakie są szacunki, jaki jest rząd wielkości, poziom wielkości dobrze zorganizowanych grup przestępczych w Polsce? Jaka to jest skala problemu? To trudno powiedzieć, jaka to jest skala problemu, ponieważ to trzeba by do czegoś odnieść, prawda? Natomiast... No w liczbach. Nie da się. Nie potrafię panu odpowiedzieć na to. Ten przykład, który był, to jest przykład sprzed 3-4 lat, o którym mówiłem. Natomiast w chwili obecnej, kiedy przygląda się temu, z kim współpracowały osoby, które są zatrzymane, no to można powiedzieć, że większość z tych zatrzymań takich dotyczących dokładnie cyberprzestępczości spełnia funkcję, spełnia te kryteria przestępczości zorganizowanej, czyli mógłbym powiedzieć, że w poważnych przypadkach jest to gdzieś 80-90%, że to nie są samodzielni cyberprzestępcy, tylko członkowie dużych albo mniejszych grup przestępczych. Ale właśnie pytam, takich dużych, dobrze zorganizowanych grup przestępczych jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, no kilka tysięcy? Cały problem, że my tego nie wiemy. Cały problem, że my tego nie wiemy. My wiemy tylko o sytuacji, kiedy został ktoś zatrzymany. Natomiast jeżeli się... Nie będę wypowiadał się za całość policji, jak to wygląda w monitoringu, natomiast mogę powiedzieć, jak to wyglądało przy monitoringu tego podziemia, kiedy był prowadzony w ramach projektu, to jest tego co najmniej kilkanaście grup. Co najmniej kilkanaście grup i co ciekawe, te grupy są specyficzne, bo to są grupy, które wymuszały odszkodowania za odstąpienie od ataków i funkcjonowały dosyć skutecznie nie tylko w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii bardzo skutecznie działały. Zresztą ci Polacy przenieśli się na wyspę Man i stamtąd przeprowadzali te ataki. Są to ludzie, którzy prowadzą hazard internetowy i zarządzają tym hazardem. Praktycznie w chwili obecnej można powiedzieć, że niewidoczne polskie grupy są, które handlują kartami płatniczymi i dokumentami i tak samo niewidoczne są grupy, które handlują pornografią dziecięcą. Czyli te są najlepiej zorganizowane? Być może tak, być może tak. Odpowiedź jest tutaj trudna, ponieważ jak pan sobie zdaje sprawę, ciemna liczba tych przestępstw jest naprawdę większa, dużo bardziej niż ta, która jest ujawniana. Ja mam dwa pytania. Pierwsze jest, czy wiadomo o jakichś grupach, które tutaj ta przykładowa grupa miała swoje dowództwo za wschodnią granicą. Czy są jakieś grupy, których szefostwo mieszka na zachodzie? I czy udało się kiedyś całą taką grupę zwinąć? To jest moje drugie pytanie. Zwłaszcza dotrzeć do tych, którzy, do tych dyrektorów. Ja nie kojarzę takiej sytuacji, żeby w Polsce została zatrzymana taka grupa, natomiast kojarzę kilka osób z Polski, które funkcjonują aktualnie gdzieś za granicami, które w tym uczestniczą, ale nie zostały zatrzymane. Kilka takich osób kojarzę. A czy udało się kiedyś zwinąć całą taką siatkę od dyrektorów do mułów? W zasadzie nigdy się nie udało. Udało się zdiagnozować przynajmniej, natomiast nie udało się zatrzymać wszystkich. W tym jest problem, że do części tych osób jest poszukiwana listami gończymi, ale jest nieuchwytna. Wiadomo, kto to jest, natomiast nie można dotrzeć do tej osoby, bo ona
Polski nie odwiedza, albo jak odwiedza, to w jakiś taki sposób, że nie jesteśmy w stanie. W ostatnich kilku latach, zresztą jak Państwo popatrzycie sobie nawet na listy gończe umieszczane na stronach prokuratury albo policji, to zobaczycie, że jest kilka osób, które są poszukiwane za oszustwa komputerowe, za przestępstwa komputerowe, ale one przebywają gdzieś. W jednym przypadku z ostatniego półrocza wiem, że podobno przebywa w Brukseli, ale nikt nie wie gdzie. Stamtąd przychodzą maile, Ale nie słyszałem od, może nie, przepraszam, powiedziałem, że nie słyszałem. Jedna grupa została w Wielkiej Brytanii, ta, która mówiłem, że wymuszenia na kasynach internetowych brytyjskich została zatrzymana w Wielkiej Brytanii, część w Polsce. I oni dostali po pół roku bardzo szybko wyrok, czyli w Polsce by pewnie jeszcze kilka lat czekali na proces, tam po pół roku już zostali prawomocnie skazani. Czy wiadomo, jaki kraj jest liderem w takich przestępstwach w Europie? Czy Polska jest na jakimś początku, czy szarym końcu? Znowu to jest podobne pytanie, które było tutaj poprzednio. Dopóki my w zasadzie nie zaczęliśmy się zajmować tak poważnie, to wydawało nam się, że w ogóle Polska jest takim krajem peryferyjnym, ale okazuje się, że nie. Zresztą CERT NASK-owy tutaj ma duże doświadczenie z zamknięciem Wiruta, prawda, który jest specyficzny dla nas, prawda? Autora Wiruta, mimo że policja od iluś lat wie, kto to jest, przeszukiwała jego mieszkanie, zatrzymywała, próbowała go zatrzymać, ale względy medyczne nie pozwalają na dokonanie jego zatrzymania, więc ten autor czuje się bezpieczny i funkcjonuje. Natomiast powiem panu, że trudno mi to odpowiedzieć. Natomiast tego typu pytania były zadawane w zeszłym roku na konferencji Interpolu, jak to jest oceniane, i tam oceniono jednoznacznie, że Europa Wschodnia dominuje w tego typu działaniach i większość tej takiej średniej warstwy technicznej, która jest wykorzystywana, czyli nie tej góry i nie tych praczy, którzy są łapani, to są z Europy Wschodniej, ci techniczni, w tym również z Polski, także tak to było ocenione. Jak duży procent osób, które są łapane, ma powiązania z policją albo służbami? Tutaj mam na myśli na przykład sprawę kinomaniaka. Czy są inne takie powiązania, które panowie analizujecie? Bo tu trzeba się wykazać pewną kreatywnością, żeby wiedzieć, czego nie zrobić, gdzie się nie dać podejść, co jest monitorowane. Pytanie jest również trudne, albo nawet trudniejsze dla mnie do odpowiedzi. Tutaj pewnie kolega z Europolu by odpowiedział lepiej. Natomiast ja mogę państwu powiedzieć, że w Szczytnie jest organizowana od 17 lat taka konferencja Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej i w tym roku policzyliśmy, ile osób z naszych uczestników naszej konferencji dostało zarzuty, siedziało albo siedzi. Jak wygląda ta statystyka? No i doliczyliśmy się 13 osób, włącznie z tym organizatorem Kinomaniaka, ale w tych 13 osobach była również był policjant białoruski, który dostał 7 lat ciężkiego łagru za współpracę z grupami przestępczymi, ale 2 lata temu stwierdzono, że wyrok został wydany niesłusznie, że tak naprawdę został oskarżony przez przestępców po to, żeby się pozbyć tego policjanta. Stracił majątek, stracił rodzinę, po 4 latach ciężkiego łagru wyszedł i zrehabilitowano go, ale chłopak zrujnowany ma życie. Natomiast na tej konferencji wspominałem, że było 12 osób, może dlatego, że również od czasu do czasu tam są zapraszani ci, którzy byli skazani, którzy byli przestępcami, a w chwili obecnej są na przykład biznesmenami. I był taki przypadek, że wspólne, może nie wystąpienie, bo ten były przestępca przedstawiał, jak to policja go zatrzymała, i chodziło o to, że policja popełniła pewne błędy przy tym zatrzymaniu, dlatego on nie dostał wyroku takiego, jak powinien dostać, i on przedstawiał właśnie,
co policja źle zrobiła, a policjant, który go zatrzymywał, mówił, dlaczego tak to było zrobione. A powód był bardzo prozaiczny. Policja bardzo ładnie wszystko zrobiła, tylko w momencie, kiedy odpisywała pewne połączenia, no to się pomyliły numerki i na eksperymencie procesowym okazało się, że to urządzenie nie ma prawa działać, tak podłączone. Ale to też był jeden z tych, których liczyliśmy, że uczestnik konferencji, który siedzi lub będzie się, może nie będzie siedział. Pokazał pan bardzo ładny slajd, na którym było 8 cyberprzestępców ze świata. Natomiast powiedział też pan, że przyczynili się oni do utraty setek milionów dolarów. A jak to ma się w Polsce? Ile takich przestępstw jest średnio? Jaka to jest skala problemu? Może tak. To wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj przestępstw. Jeżeli mówimy to o takich sumarycznych, już liczbowych rzeczach, to jest w granicach od kilku rocznie do kilkudziesięciu rocznie w różnych kategoriach. Przy czym, tak jak przedtem powiedziałem, ja bym nie sugerował się w żadnym momencie statystyką, ponieważ podejrzewam, że ciemna liczba jest znacznie większa, co dodatkowo warto tutaj zwrócić uwagę, że niekiedy pewne przestępstwa są traktowane jako czyn ciągły albo ciąg czynów i zaczyna się liczenie, żonglowanie statystyką. Może być jedno zdarzenie, w którym zaszło 30 czynów i zostanie zakwalifikowane jako 30 czynów, 30 zdarzeń, ale jednocześnie w drugim te czyny zostaną połączone w jedno zdarzenie i to będzie tylko jedno zdarzenie, więc statystyki, które ja zresztą też dosyć często przedstawiam, statystyki są niemiarodajne. Można raczej mówić o jakiejś tendencji takiej globalnej, że w Polsce maleje to, chociaż ja z tego powodu bym się nie cieszył, bo te kategorie takie groźniejsze wcale nie maleją, natomiast maleją te rzeczy, o których mówiłem, czyli w Polsce karty płatnicze, wykorzystanie tych przestępczych kart płatniczych praktycznie zeszło na margines, odkąd w Polsce dominuje standard EMV, czyli mikroprocesor i sczytywanie, praktycznie karty fałszywe zostały przekazane do Ameryki Południowej, do RPA, do Stanów Zjednoczonych, natomiast my jesteśmy tutaj w miarę bezpieczni, zaczynamy być dawcami numerów kart płatniczych i ścieżek, a nie tymi, u których się wybierało pieniądze. To samo dotyczy pornografii dziecięcej, stosunkowo w chwili obecnej mało jest tego typu działań, które są wykrywane. Natomiast ewidentnie na przykład wzrasta coś, co się określa mianem groomingu, czyli urabianiem małoletnich do spotkań w fizycznym świecie. Wzrasta liczba groźb karalnych, które są kierowane poprzez internet czy poprzez wykorzystanie telefonów komórkowych. To tego typu działania, ta liczba wzrasta. Może to też jest efekt tego, że ludzie są bardziej świadomi, że mogą zgłosić tego typu działania i zgłaszają, że ktoś mnie obraża, ktoś natarczywie do mnie wydzwania i to też może być ta przyczyna, że ta liczba wzrasta. Dziękujemy bardzo. Czas na zadawanie pytań niestety już się skończył. Jeszcze raz dziękujemy za wystąpienie i za odpowiedzi.